Panie Zygmuncie, panie Zygmuncie, komu pan tą herbatkę niesie? Dać panu. Dać panu. A czy ja prosiłem się, czy pan mi zaproponował? Ja nie pamiętam. Pamięta pan, zobaczcie. Pan Zygmunt, proszę państwa. O, czekaj, weź, bo jest za gorący, bo bym upuścił. Czekaj, ja robię filmik. Zygmunt, powiedz mi, w momencie, kiedy tu złapieją, od jak dawna się znamy? No ładnie kilka lat. Pamiętasz, jak na złolot jechaliśmy indiański, tym Citroenem Evasionem, nad morzem byliśmy. Ukradli mi ten samochód, sąsiad mi ukradł. Ten, jak on się nazywa? Nalbert Rafał ukradł mi. No i z jego żoną, czy z kimś z rodziną. Co o mnie możesz powiedzieć, powiedz Zygmunt, bo znasz mnie tyle lat. Jesteś po prostu kulturalny facet i nie głupi. No, tutaj się widziałem już pijanka. Zobaczcie, pan Zygmunt ma 87 lat, postawił mi herbatkę. Taki delikatne stoma wzięcie. Także widzicie, gdzie ludzka stopa stanie, tam wszystko dostanie. Trzeba mieć takie poważanie, widzicie? Muszę chyba, nie wiem czy mi cukier przyniósł. Bo jak nie, to ja gdzieś tam cukier mam. Ale się fajnie kręci, zobaczcie. Pod kościołem. No łąbki dokarmiam. No i te płachty tutaj wiszą. Pod Diorem jestem, zobaczcie. Tu jest Diora, ja piję herbatkę od pana Zygmunta. Zygmunt, robię filmik. Zygmunt, powiedz mi, ile ty już lat jesteś we Francji? 49. O, to więcej jak ja chyba 45. No i co, żałujesz, że tu przyjechałeś, czy nie? Ja kocham Francję. Kochasz Francję, tak? Tak. Ale często jeździsz do Polski. Tak. Tak. Ale ostatnio nie mam możliwości. A czemu? Różne są przyczyny. Zdrówko. Ile ty już masz lat? A nie powiem. Aha. Ile? 85? Lepiej. Nie powiem. Nie powiem. No, hoka chęć się widział. Ja już pijanka. Pijemy herbatkę. A przepraszam, czy tutaj cukier był, czy nie był? Tak. Jest, to muszę pomieszać. To muszę sobie pomieszać. Hoka chęć się widział. Ja już pijanka. Kolega mi robi.